Dzień dobry. Chodzę na słuchy, że zalało Warszawę, ale pochmurnie, brzydko. Cudowny dzień. Za 3 dni wyjeżdżam do USA. Uwielbiam takie dni jak dzisiaj, raz na jakiś czas. Ogólnie lubię, gdy w moim życiu dzieje się dużo, czyli że wstaję z rana, gdzieś jadę, potem znowu gdzieś jadę, coś robię, z kim się spotykam. Ale raz na 2 tygodnie lubię mieć taki dzień jak dzisiaj, czyli tuż po deszczu. Zachmurzone niebo, chłodno, mało ludzi, mało spotkań. Spokojny dzień, udało się nadrobić dzisiaj sporo zaległości. Jedyną rozrywką, która dzisiaj na mnie czeka, to wybranie pieniędzy z bankomatu i zamienienie ich na dolary. Trochę żałosne, ale cóż. Dobry. Chciałbym na dolary wymienić? Ale ja mam same setki, więc 100. A 200 to trzeba już było. A nie ma drobniejszych? To dziękuję bardzo. Ciekawy model biznesowy. Robić kantor i nie mieć dolarów. Życie. Gdzie tu znaleźć dolary? Gdzie tu znaleźć dolary? To nie jest takie proste. Potrzebuję trochę tych dolarów do Stanów, żeby mieć za co kupić zupę. Albo Teslę. Nie, no Tesla jeszcze nie, ale kiedyś sobie kupię Tesla. Gdzie są moje dolary? Gdzie są moje dolary? Gdzie tu znaleźć kantor? To jest dobre pytanie. Gdzie tu znaleźć kantor? A tutaj młodzież łapie Pokemony. Dawniej jak byłem młody, lubiłem Pokemony, ale nie ogarniam tego łapania ich w realnym świecie. Gdzie nagle ten kantor? Nigdzie nie ma kantoru. Jak ja wymienię dolary bez kantoru? Kantoru nie ma, ale znalazłem coś innego. No dobra, my tu gadu, a ja muszę wymienić złotówki na dolary. To jest duży problem. Moja ostatnia nadzieja. Chciałbym na dolary wymienić. Dziękuję. Misja zakończona sukcesem. Tesco nigdy nie zawodzi. No właśnie. Tak więc to był całkiem fajny dzień, spokojny dzień. Byłem w escape roomie, gdzie uciekaliśmy z fajnego pokoju a la Indiana Jones. Udało mi się w końcu zdobyć magiczne dolary. No a jutro zaczynamy pakowanie i wyjeżdżamy niedługo do Stanów. Będzie fajnie. Do zobaczenia jutro.